Boks to pasja, miłość, życie. Finish. Ponad 20 składników w niesamowicie skutecznej kombinacji. Finish odżywi Twój organizm, wzmocni układ odpornościowy i wspomoże budowę masy mięśniowej. Podkręć tempo regeneracji. Finish przywróci Cię do życia. Finish należy do Ciebie. Siemano, burdynator z tej strony, Mateusz Burdzy. Jesteśmy na siłowni w Pruszkowie. Siłownia się nazywa Peszkurt. Tu jest na powierzchni dwóch kortów tenisowych. Chyba w kamerze to widać. Siłownia jest bardzo duża. Dużo sprzętu, jak jest mnóstwo osób, wszyscy znajdą dla siebie miejsce. Sprzęt jest dobrej jakości, hamery, mnóstwo wolnych ciężarów, ciężkie hantle, dużo sztang i tak dalej. Dzisiaj robimy, ja robię nogi i wy będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda mój normalny trening. Lubię robić na dużych ciężarach, także może mi się uda jakieś rekordy fajne wam pokazać, albo się nie uda, w każdym razie będziemy próbować. Trening nóg zawsze albo prawie zawsze zaczynam od wyprostów z tego powodu, że miałem problemy z kolanami i dla własnego bezpieczeństwa robię 4 do 6 serii roboczych wyprostów. Zakres powtórzeń to jest nie mniej niż 20, nie więcej niż 30-40, także ciężar nie jest za duży. Chodzi o to, żeby czwórki dobrze napompować, żeby stawy kolanowe się ładnie rozgrzały, żeby w drugim, trzecim ćwiczeniu, jak robię ciężkie przysiady, właściwie to w trzecim, bo jeszcze po wyprostach będę robił uginania, to żebym nie obawiał się o jakąś kontuzję, a także nie muszę zakładać jakichś nie wiadomo jakich ciężarów na przysiady, żeby mięśnie nóg i stawy nie musiały dźwigać jakichś nie wiadomo jakich ciężarów. Także moją motywacją, żeby powodem, dla którego robię najpierw wyprosty, jest to, aby stawy i mięśnie były dobrze dogrzane, przez co ciężary, jakich będę używał w ćwiczeniach tych właściwych, wielostawowych, jak na przykład przysiady, wyciskanie suwnicy, żeby nie zakładać nie wiadomo jakich giga obciążeń i żeby nie ryzykować kontuzji, jakiegoś urazu. I polecam wam tą metodę, żeby zaczynać trening od wyprostów, uginań, a później żeby przechodzić na właściwe ciężkie, wielostawowe ćwiczenia złożone. Także mięsień wtedy jest dopompowany i lepiej pracuje, a jest mniejsze ryzyko kontuzji. Słychać co mówię, na razie jest rozgrzewka, ciężar jest malutki. Tutaj jak widzicie, każda noga, proszę spojrzeć, to jest bardzo fajna maszyna, bo każda noga pracuje niezależnie. To jest dla mnie bardzo ważne, dlatego lubię na tej siłowni robić nogi, bo jedno kolano mam słabsze od drugiego przez uraz, a przez to, że maszyna pracuje niezależnie, to kolana są obciążone równomiernie i nie jest tak, że jedno przyjmuje większą pracę od drugiego. To na pewno jest też powód, dla którego moja kontuzja się mogła nie rozwijać, a z czasem dzięki różnej farmakologii jest prawie że wyleczona. Kolejna seria rozgrzewkowa, także mogę pogadać jeszcze, bo sobie macham malutkim ciężarem. Bardzo uważam, żeby się dobrze rozgrzać. Tych rozgrzewkowych serii robię tam, nie wiem, 5, 6, 8, ciężko policzyć. Machałem od zerowego ciężaru i stopniowo dochodzimy do serii wyjściowej, pierwszej roboczej. Robię 4 albo 6, różnie zależy od samopoczucia. Zaczynamy pierwszą serię, już roboczą. Butelka jest po coli zero, a tu jest woda z cytryną. Piję sobie wodę z cytryną na treningu. Polecam wam, smaczna, pożywna, lepiej się ćwiczy. Dobra, zaczynamy pierwszą serię. Ciężar jest 25 kg na jedną nogę, czyli malutki. Na to ćwiczenie nie używam dużych ciężarów. Jedziemy.
Pierwsza seria za nami. Jedziemy drugą serię wyprostów. Postanowiłem nie zwiększać ciężaru. Tak jak mówiłem, tutaj jakichś klamotów nie wiadomo, jakich nie potrzeba. Trochę więcej powtórzeń, pompa, dopięcie mięśni. Nie zwiększam, bo stwierdziłem, że wystarczy. Odrobimy sobie na przysiadach i suwnicy. Idziemy dalej. Przechodzimy na drugie ćwiczenie. Po wyprostach uginanie na dwójki, jednonóż. Ja tak robię trening nóg, że albo zaczynam od wyprostów, albo od uginań. Dzisiaj zaczęliśmy wyprosty, później przechodzimy na dwójkę. Według mnie to jest dobra metoda. Mięśnie są, tak jak już mówiłem wcześniej, i czworogłowe, i dwugłowe, ładnie dogrzane. Staw kolanowy także jest już ciepły i po tych ćwiczeniach możemy ze spokojnym sumieniem, ze spokojną głową wchodzić na ciężkie przysiady bez jakiejś obawy o kontuzję. No i na dodatek według mnie po takim wstępnym zmęczeniu, bo tą metodę możemy nazwać wstępnym zmęczeniem mięśnia przez ćwiczenia takie izolowane. I dzięki temu później na przysiadach, suwnicy mięśnie czworogłowe, dwugłowe lepiej pracują. Zaraz zaczynamy trening. Dobra, zaczynam pierwszą serię. Prawa noga, lewa noga, chwila przerwy i znowu prawa, lewa i tak dalej. Trzy serie na nogę. Ciężar też nie za duży. Dopiero drugie ćwiczenie, jeszcze za chwilę zrobimy uginanie na dwugłowę leżąc, czyli trzy ćwiczenia przed przysiadami. Jako czwarte ciężkie, wielostawowe ćwiczenie, jakim są przysiady, będę robił wersji ze sztangą trzymaną z przodu na klatce piersiowej. Drugie ćwiczenie dopiero, a już jest mięsień bardzo spompowany. Jeszcze przede mną półtora godziny treningu. No ale tak, trening nóg to nie są przelewki. Odróżnia chłopców od większych chłopców. O, słuchajcie, nie na każdej siłowni jest typowa maszyna na uginanie na dwugłowę stojąc, ale jak widzicie, trochę pomysłowości można wykorzystać taką maszynę i też zrobić dobry trening dwójek. Nie musi być taka typowa maszyna, też zupełnie dobrze się pracuje. Dobra, słuchajcie, ja robię nogi, jest ze mną pan Waldek, mistrz w wyciskaniu sztangi leżąc. Pan Waldek ma ile lat? 54. 54. Jest, zdziwiłem się, szczerze mówiąc, bo nawet nie wiedziałem, nigdy nie pytałem, bo nie wypadało mi. Myślałem, że jest czwórka z przodu, że nie ma piątki. Dziękuję. Facet jest mocarny. Słuchajcie, panie Waldku, ile na sztangę bierzemy? Przygotowania do Mistrzostw Świata zakończone. Myślę, że do pierwszego podejścia założę 230. Chciałbym skończyć w wieku 250. W wieku 54 lat jest możliwe, że wyciśnie pan 250. Chciałbym tak zrobić teraz na Mistrzostwach Świata, tak. Słuchajcie, jak słuchacie jakiś, powiem to niestety tak, jak słuchacie jakichś lamusów, że na starość stawy się rozpadną, będziecie flakami, umrzecie czy coś takiego, tu jest żywy dowód, jest pan Waldek, 50 parę lat,
i facet ćwierć ton wyciska formułę RAF, tak? Tak, bez koszulki. Tak, bez koszulki. Bez koszulki specjalistycznej 250 kg. Można. Ile pan lat ćwiczy? No, myślę, że na siłowni chodzę ze 40. 40 lat. No i widzicie, tu macie te słowa, można skonfrontować. Siłownia, stawy wam się rozwalą, umrzecie. 40 lat facet ćwiczy i niedługo jedzie na zawody i wypycha 250 kg. Jaki z tego morał? Ćwiczymy, robimy to, co lubimy, nie oglądamy się na innych, spełniamy swoje pasje. Życzę powodzenia. Dziękuję. Dzięki za ten krótki przerywnik. Będziemy trzymać kciuki, jak zawsze. Dzięki. Super. Słuchajcie, zaczynamy trzecie ćwiczenie na nogi, a zarazem drugie na mięsień dwugłowy uda. Uginanie leżąc. Mój kolega genetyk się położy i ja wam coś pokażę. Na razie, Daniel, nie rób. Połóż się. I słuchajcie, to jest prawidłowe ułożenie wałka, tak żeby opór był w okolicy ścięgna Achillesa, bo ja często obserwuję, że ćwiczący popełniają taki błąd, że wałek jest ułożony wysoko na łydce albo blisko stawu kolanowego, wtedy mięsień dwugłowy nie pracuje tak, jak powinien. Prawidłowe ułożenie wałka, to on jest tak spuszczony dosyć daleko, oczywiście wszystko zależy, jaki kto ma wzrost. Opór jest w okolicy ścięgna Achillesa, w okolicy dolnej części brzuszca łydki. Dobra, Daniel, zaczynaj. I wtedy jest prawidłowa praca dwugłowego, on najbardziej wtedy pracuje. Troszkę zwiększę ciężar, ale tak, żeby zrobić między 12 a 15 powtórzeń tutaj na takie izolowane ćwiczenia na nogi, jak wyprosty, wszelkie uginania na dwójeczki. Ja jestem takiego zdania, że ważna jest technika, dopięcie mięśni, odpowiednie ich spompowanie. Większe ciężary to na niektóre ćwiczenia złożone, ale to też nie zawsze. Jedziemy, czwarte ćwiczenie na treningu nóg. Jesteśmy po trzech ćwiczeniach izolowanych, wyprosty na czwórki, później uginania jednonóż na dwójki, uginania obunóż na dwójki. Nogi mam już bardzo spompowane. Krew dopłynęła do wszystkich absolutnie włókienek najmniejszych i największych mięśniowych. I zaczynamy królewskie ćwiczenie na nogi, czyli przysiady. Ja dzisiaj będę robił przysiady ze sztangą trzymaną z przodu, bo tydzień temu robiłem przysiady ze sztangą na plecach. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jakimś dużym ciężarem. Planuję zrobić trzy serie. Pierwsza seria 12 powtórzeń, druga 8, trzecia 6. Mój kolega będzie robił przysiady ze sztangą na plecach, bo ma trochę słabsze nogi, mimo że jest genetykiem. Także żeby tak nie zdejmować ciężarów, to ja robię przysiady ze sztangą z przodu, a mój partner treningowy, Daniel, przysiady ze sztangą z tyłu. Kolejna seria rozgrzewka przysiadów na sztandze 140. Jeszcze zrobię chyba jedną rozgrzewkową po tej i wchodzę na właściwy ciężar. Nie wiem, ile to będzie, bo po tych trzech ćwiczeniach mam skatowane, spompowane nogi, ale postaram się, żeby jakiś ciężar był, żeby było co oglądać. Dobra, jedziemy. Jeszcze nie zakładam specjalnych taśm na kolana, bo to nie jest jeszcze dla mnie duży ciężar, ale później, jak już wchodzę przy ćwiczeniach złożonych, jak wyciskanie suwnicy czy przysiady, tak jak teraz, to wiążę specjalnymi taśmami kolana,
No, miałem wcześniej kontuzję kolan i już trochę się boję. Jestem coraz starszy, a nie chcę za wcześnie odejść na emeryturę. Starość nie radość. Trzeba uważać na stawy kolanowe. Także mimo, że już oceniam, że moje kolana są na 90% sprawne, jak byłem dużo młodszy, to z przezorności wiążę je taśmami. Nie chcę kończyć kariery, w cudzysłowie oczywiście kariery. Chcę jeszcze długo ćwiczyć, także trzeba na te kolana uważać, a z drugiej strony wiecie jak to jest. Fajnie jest poćwiczyć dużym ciężarem. Lubię to, no. Za mało lata zawsze robiłem dużymi albo bardzo dużymi ciężarami, bo myślałem, że im więcej, tym lepiej, no ale nie miało się wiedzy, ale później wiadomo, trochę to się pozmieniało. Człowiek zrozumiał, że nie tylko ciężar się liczy, ale stare przyzwyczajenia zostały i lubię sobie podźwigać, nie? Kto mi zabroni? Słuchajcie, pierwsza seria przysiadów. Muszę użyć moich ulubionych środków dopingujących. Tym środkiem jest muzyka. Na takie ciężkie ćwiczenie muszę słuchać sobie muzyczki. Zawsze na treningu mam jakąś zajawkę na jakąś piosenkę, której zdarza mi się słuchać ze 20 razy. Nie wiem, czy tak macie. Włączam sobie swoją ulubioną piosenkę od paru dni. I jedziemy. Na sztandze jest 180, przysiad przedni. Zobaczymy, co to będzie. Dobra, 10 razy, jak na czwarte ćwiczenie, po tylu seriach pompujących jest w miarę, dobra. Druga seria robocza przysiadów, teraz mamy 200 kg, wcześniej było 180. Jak będziecie widzieć w czasie treningu, zaczynam nogi od ćwiczeń pompujących, izolowanych na wyprosty, uginania. Myślę, że to jest dobra sprawa. Z punktu widzenia kulturystyki, z punktu widzenia budowy masy nóg. Co innego jest, wiecie, trening na siłę, na ciężarach. Ja tak lubię ćwiczyć, ale jak już się zdecydowałem, że na wiosnę startuję, no to ten trening się trochę zmienił i ćwiczę tak bardziej kulturystycznie. I przysiady robię jako tam trzecie, czwarte ćwiczenie w kolejności. Dobra, 200 kg, przysiad przedni. Zobaczymy, ile fabryka da. Mamy 200 kg na sztandze, do tego są łańcuchy. Nie wiem, ile one dokładnie ważą. Podobno około 20 kg. No ale wiadomo, łańcuch to jest trochę inne przełożenie, także 200. Sztanga z krążkami, łańcuchy obydwa po 20 kg. Zobaczymy, co to będzie. Trzecia seria przysiadów. Ogólnie chyba 4,70. Ogólnie 13 seria na nogi. Jestem już zmęczony, nie będę ukrywał, ale nie ma lekko jeszcze. Przed nami dużo treningu. Sukces rodzi się w bólach. Jedziemy. Huh.
Dobra, nie było najgorzej. Słuchajcie, kolejne ćwiczenie na nogi. Wyciskanie suwnicy leżąc. Ja w tym ćwiczeniu pozwalam sobie na większą ilość powtórzeń. Ciężar nie jest jakiś tam kozacki. Według mnie nie jest to jakoś najtrudniejsze ćwiczenie przy treningu nóg. Nie obciąża ono centralnego układu nerwowego, tak jak przysiady, bo przy przysiadach to ja mam zjazd totalny. Głowa mi boli, całe ciało. Strasznie wysiłkowe ćwiczenie pod każdym względem. No ale już jak robię suwnicę, zakładam ciężar, robię 3-4 serie. Zaczynam od około 30 powtórzeń, kończę na 15, także ilość powtórzeń jest w zakresie między 15 a 30, trochę większa. Podobno, no to zależy od genetyki tak naprawdę. Nogi lubią większą ilość powtórzeń. Niby mięśnie się nóg wtedy najlepiej rozwijają. No, trzeba się słuchać mądrzejszych, wielu kulturystów tak mówi, także jak się szykuję do zawodów, no to przestaję już tak z ciężarami szaleć. Pozwalam sobie tylko na wariactwa jakieś przy przysiadach, że jakieś kilogramy są większe, a tak wyprosty, uginania, suwnica, jakieś tam inne pomocnicze ćwiczonka, to robię na większą ilość powtórzeń. I ważna rzecz przy tym ćwiczeniu, na pewno nieraz widzicie na jakichś filmikach motywacyjnych albo tak naprawdę pseudomotywacyjnych, jak ktoś zakłada pierdylion krążków, wszystko jest obładowane z jednej strony, tu są dołożone krążki, tu jakiś dwóch pakerów albo trzy piękne panie i ktoś robi taki krótki ruch, że ledwo te kolana się prostują i się popisuje, jaki to on jest silny. Słuchajcie, ja będę szczery, też się lubię popisywać czasem. Muszę nakarmić nieraz swoją próżność, ale jak ktoś chce pokazać, jaki jest silny, liczą się tylko przysiady i hantle, jakieś maszyny, suwnica, wyprosty albo, nie wiem, wyciskanie na barki, na klatę, na maszynach. No, niech se tam zakładają pierdolę książków, krążków. Prawdziwa siła to jest sztanga, hantle. Także jak się popisujemy, to przy przysiadach, jeżeli chodzi o trening, no, suwnica, to tam nie robi na mnie wrażenia, jak ktoś ma wszystko obładowane krążkami. Seria rozgrzewkowa na suwnicy. Ja przeważnie nogi układam tak, czyli rozstaw nie jest za szeroki i nogi nie są trzymane wysoko na platformie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy najbardziej pracują czwórki. Przy takim, nazwijmy to, neutralnym rozstawie nóg, akcent jest dosyć mocny na mięśnie obszerne boczne, czyli te przysłowiowe boki. Można robić nogi tak, wtedy przywodziciel mocno pracuje. Można robić nogi na platformie trzymanej tak wyżej, wtedy znacznie dwójka pracuje. Ja się skupiam na czwórkach. Ile tu jest? Nie wiem. Suwnicę robię na wyczucie. To, co mówiłem wcześniej. Ciężary, jak ktoś chce zaszaleć, to niech sobie na sztangę zakłada, czy na hantle, jak tam robi górę. Zrobiłem w pierwszej serii tam z ilomaś krążkami jakieś 25 powtórzeń, to teraz sobie dwa talerze dokładam i cel jest około 20. Tak jak mówiłem, na suwnicy pozwalam sobie na trochę więcej ruchów, żeby ładnie nogi dopompować. Czworogłowy, żeby był dobrze obciążony. A to, co mówiłem, jak ktoś chce szaleć na ciężarach, to niech się popisuje na sztandze. Zawsze wtedy ma mój szacun na suwnica. To niektórzy zakładają, mówię, tam 1000 pierdylion kilogramów, a na sztandze 120 na 3 powtórzenia.
dwa, a... Ostatnie ćwiczenie dzisiaj na treningu. Łydki, 5 serii, 20, 25, 30 powtórzeń, taki zakres. Łydki lubią dużą ilość powtórzeń, także zrobimy im dobrze i dowalimy zakres ruchów plus 20. 5 serii, aerobi i do domu. Trening nóg zakończony, małe podsumowanie, słuchajcie, jestem nieźle wykończony, naprawdę taki trening ze wstępnym zmęczeniem mięśni, wbrew pozorom, też jest strasznie obciążający, bo co prawda nie zrobimy przysiadów czy jakichś wyciskań na suwnicy hiper dużym ciężarem, bo jesteśmy zmęczeni po wyprostach, uginaniach, ale naprawdę pompa, praca jaką wykonał dany mięsień, który ćwiczymy, czyli czworogłowy, dwugłowy, jest ogromna. Tak jak mówię, metoda wstępnego zmęczenia mięśni jest bardzo dobra. Wiadomo, jak ktoś jest młody, ma 16, 18, 20 lat, albo jest młody stażem, czyli na przykład może mieć 30 lat i dopiero co pójść na siłownię, no to jego stawy nie są tak zajechane i może sobie pozwolić na treningi od razu na ćwiczeniach wielostawowych, czyli sztanga, jakieś ciężkie hantle, ale wraz z upływem lat treningowych, z upływem tego stażu, jaki spędzamy na siłowni, no co by tu kryć, stawy są zajechane, niezależnie od tego, jakie kto używa wspomaganie, także ta metoda wstępnego zmęczenia mięśni jest naprawdę bardzo dobra, bo pompujemy mięsień jakimś tam izolowanym ćwiczeniem na małym ciężarze, na zakresie ruchów 20-30 powtórzeń. Mięsień jest dogrzany, staw jest przygotowany do dużego wysiłku. Nie ma tak, że wchodzimy na ciężką serię i coś nam strzyka, czujemy jakiś dyskomfort w psychice, że a coś mi strzeli, a to nie jestem dogrzany, a to może miałem słaby dzień i nie wiadomo co się dzieje. A po takim wstępnym zmęczeniu mięśni, no to trochę to inaczej wygląda. Ja tą metodą ćwiczę na wszystkie grupy mięśniowe, różne miałem problemy z kontuzjami, także ze względu na uwagi, jakie płyną z ust starszych kulturystów, utytułowanych, którzy tą metodę tak naprawdę polecają. Pierwsze ćwiczenie robimy jakieś lżejsze i dopiero drugie, trzecie jest jakieś ciężkie, złożone na dużym ciężarze. No i tak wygląda mój trening nóg dzisiaj przykładowo. Zacząłem od wyprostów, 4 serie, później 2 ćwiczenia po 3-4 serie na mięsień dwugłowy, także zrobiłem około 10 serii roboczych ćwiczeń izolowanych, w których to mięsień nie jest obciążony jakimś dużym ciężarem, ale naprawdę pracę już wykonuje dużą i jest wtedy gotowy, dogrzany do dużego wysiłku. Później przeszedłem już na przysiady, bardzo ciężkie ćwiczenie. Wszyscy, którzy robią ciężkie siady, wiedzą, jaki to jest ból. Nie tylko ogromna praca mięśni, nie tylko ogromne obciążenie stawów, ale także nasz układ nerwowy naprawdę dostaje mocno w kość.
Czasem jest tak, niektórzy na pewno tak mieliście, że o te ostatnie 2-3 powtórzenia to już nam brakuje tchu, już czujemy słabość, robi się ciemno przed oczami. No niewiele jest takich ćwiczeń, gdzie tak można się naprawdę zajechać, gdzie naprawdę całe ciało jest masakrycznie obciążone. No ale właśnie na takich ciężkich ćwiczeniach też ta masa mięśniowa ma szansę urosnąć. Nie zawsze tak jest, wiadomo, to jest kwestia genetyki, ale są cudy genetyczne, którym rosną barki od tego, że robią klatę. Są cudy genetyczne, robią na uda wyprosty, uginania same, nie muszą robić przysiadów, im te nogi rosną. No ale my nie mówimy o wyjątkach, mówimy o regule, o ogóle nas ćwiczących, którzy to większość z nas no musi ciężko zapieprzać, co by tu nie mówić, żeby tą masę mięśniową budować. Także jeżeli chodzi o trening kończyn, o dolną połowę naszego ciała, no to ja naprawdę uważam, że przysiady, wyciskanie na suwnicy są bardzo ważne i o ile ktoś ma już ten staż zaawansowany, no to polecam tą metodę wstępnego zmęczenia mięśni. Czasem, zależy w jakim jesteśmy okresie, możemy sobie pozwolić na to, żeby na pierwsze ćwiczenie jakoś zaszaleć, zrobić ciężkie przysiady, ale na pewno nie jeden z was już tak miał, że w jednym, drugim tygodniu się zrobiło ciężkie siady, a później przez miesiąc stawy bolały. Także no, trzeba to wszystko wypośrodkować. Kolejne ćwiczenie, jakie robiłem, to było wypychanie na suwnicy. To zakres powtórzeń 20-30. Pompa, koncentracja na pracy czworogłowego. Nie prostujemy nóg do końca, żeby ten mięsień był cały czas napięty, żeby nie było przeprostu w stawie kolanowym. No i ciężko machamy te 20, 15 czy tam plus 20 powtórzeń. Według mnie bardzo efektywne ćwiczenie. To nie jest tak, że jak ktoś nie robi przysiadów, to nie będzie miał dużych nóg. Według mnie to nie jest zgodne z prawdą. Jak ktoś ma jakieś problemy ze stawem biodrowym albo ze stawem kolanowym, że te przysiady mu nie służą, tu głównie chodzi o biodro, no to jak będzie robił wypychanie na suwnicy albo jakieś pomocnicze przysiady na hack maszynie, to jeżeli będzie w stanie, to myślę, że te nogi spokojnie mogą znakomicie urosnąć i być kozackie. Po wyciskaniu na suwnicy przeszliśmy na łydkę. Zawsze przy treningu nóg, chyba że jestem strasznie zajechany, no to robię 5 serii na mięsień brzuchaty łydki. Jak jestem jakiś strasznie wykończony, no to sobie przekładam te łydki i zrobię tam z barkami czy z klatką, ale generalnie staram się, żeby łydy dowalić przy nogach. 5 serii, 20-30 powtórzeń. Łydkę robię raz w tygodniu, chyba że jakoś mam super dzień, to sobie dorzucam tą grupę mięśniową do treningu barków czy tam klatki. No dobra, mój trening nóg jest zakończony. Wypijam jeszcze 30-40 gram izolatu białka. Do tego około 40 gram szybko przyswajanych węglowodanów i robię aeroby. Aeroby zrobię dzisiaj, zależy jak się będę czuł, 30-45 minut. Spróbuję około 405. Jeszcze jestem w takim okresie, że nie muszę tych aerobów robić nie wiadomo jak dużo, a forma jakaś tam nie jest najgorsza, także nie muszę się katować nie wiadomo jak dużą ilością aerobów. Także za chwilę wskakuję na aeroby, a później normalny posiłek po treningu cardio. W moim wypadku to jest tam około 50 gram ryżu, ponad 300, dokładnie to 330 gram uda z indyka. Wiadomo, warzywka, standardowo dowolne przyprawy. Staram się jeść w tym okresie, to nazwijmy to taki okres masy jakościowej, gdzie jakoś ta waga nie będzie mi strasznie rosła, ale też mam za cel dobudować coś tam, trochę tych mięśni. Na tą chwilę jem nie mniej niż 6 posiłków, staram się jeść 7, także wychodzi mi 7 posiłków z jedzenia, nie liczę szejków odżywkowych, także jem tak naprawdę co 2 godziny.
co trzy mi się zdarza, to wtedy muszę przyspieszyć i jakiś posiłek mi wypada co półtora godziny. Także jem 6-7 posiłków, wychodzi mi 4 gramy białka na kilogram masy ciała. Zobaczymy, co mi się uda zbudować do wiosny. Będę ciężko pracował, żeby jakoś wyglądać i zbudować jakąś dobrą formę. Dzięki, widzimy się na następnym treningu, który nagrywa dla Was firma Real Farm Nutrition. Siemaneczko.